Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Clash Royale. Dzisiaj sobie powalczymy trochę na arenie. Jak widzicie, wbiłam się 8 arenę. Przepraszam, że tak długo nie było odcinków, ale byłam na wakacjach i na obozie. Więc zaczynajmy. Mam nadzieję, że ustawiłam dobry deck. Dobra, zaczniemy sobie pekką. Ale rzecz jasna, przecież nie mogę sobie poczekać. Nie. No i zbił mi trochę wieży. Bardzo niedobrze. Ale on ma 7. No nie. Gorzej być nie mogło. Teraz by mi się przydał bardzo fireball. Ale go nie mam w deku. Tą dwójkę po prostu nie znoszę. Sio. Ta dwójka jest okropna. Gorzej być nie mogło, naprawdę. Dawaj, od razu z balona. Rejdź na to. Boże, on ma też muszkieterkę. Wiedźma, wizard i muszkieterka. Najgorsza trójka. Sio. Nie ma. Ty też nie ma. Sio. No. Balon. Na balona mamy kontrę. Budź. I bardzo ładnie. O nie, 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 o nie. O, dobra. Gram dalej. No nie! Bym mu teraz wieżę zniszczyła. Nie mógłby teraz dać Ice Wizarda. Nie, bo to byłoby jeszcze gorzej, bo ja go nie znoszę. Mam Ice Wizarda, a go nie znoszę. To jest najgorsza karta. Chodź tu. Poszedł. Poszedł. Nie, za mało. Ciągnęłam jeszcze. Bito, dawaj. Niech dojdzie, please. No nie doszło, no bo przecież po co ona ma dojść? No po co? No ja nie wiem. No nie. Come on! Przecież to tak być nie może! Nie! Nie oddam. Szkoda, że PKK tak wolno chodzi i tak wolno bije. No, good game. Pierwszą gierkę przegraliśmy. A to nie szkodzi. Co tu mamy? Play chip. Play card that cost 2 elixir or less. Aha, mam grać albo dwa razy kartą, która ma 2 eliksiry, albo przegrać 50 razy. To fajnie, to nie? Dobra, zagramy dzisiaj sobie tym deckiem. To jest taki deck bardziej właśnie przydatny chyba na arenę. Tamten deck będę wykorzystywała chyba w innych celach, ale spoczko. Spróbujemy sobie dzisiaj zagrać tym deckiem. Tutaj są dwa prince. Dark Prince i Prince. Prince, przepraszam. Freeze. Skeleton Army, jak zawsze. Rage, który teraz jest od 10 areny. Serio. A ja mam ósmą. Zaczynasz princem. Zacznę tak. On od razu wyrzucił wszystkie swoje karty. Może być. Nie. Nie oddam.
Dobra, skontrowane. Zacznijmy sobie Dark Prince'em. Tak, nie mam tych kart jeszcze na jakimś wysokim levelu, ale później sobie puścimy tego Dark Prince'a na piątym. Też ma Dark Prince'a. On gra na Prince'e. Dobra. Udało się to obronić. Teraz mój czas na atak princem. Nie powinien mieć właśnie za dużej kontry, ale ma. Czym by go tu wziąć? Bardzo trudny przeciwnik. Nie daje w ogóle dotknąć swojej wieży. A tego jeszcze nie było, więc... Zrobię tak. I zrobię tak. I czekam, żeby dać freeze. Nie. Sio mnie z tym. Dobra, będzie źle. Już widzę, że będzie źle. O nie. Bardzo źle. Dawaj to. Freeze! Jest, dobra. Łobi, nie ma. Nie puszczę. Nie daje w ogóle dotknąć swojej wieży. Fryzuje. Dobra, freeze poszedł. Prince. Trudno. Nie mam. Dark Prince. Rage. Dobra, nie poszło. Dobra, trochę obiję. Dobra, jest. Troszeczkę obiło. Dawaj to. Nie! No. Już było tak blisko. Ten deck jest, widzicie, że trudny. Ale da się grać. Jeszcze jedną marynkę sobie zagramy i myślę, że zakończymy ten odcinek, bo to miał być taki króciutki odcinek, pokazowy właśnie tego deku. Dek nie jest łatwy do zagrania. Trzeba się nim nauczyć grać, bo to nie jest takie hop-siu. A spróbujemy zacząć tak. Coś takiego zrobić. Knight. Rage. No i Prince obił wieżę do końca. Dobra, uderzył. Tutaj sobie damy Dark Prince'a do obrony. Hogiem się nie przejmuje. Zbytnio. Ponieważ Hog nie jest jakąś bardzo mocną kartą. Hog Rider oczywiście. Teraz dodali dwie nowe karty. Giant Snowball i Royal Hogs. Czyli takie cztery świnie, bardzo mocne. I po prostu taką ogromną śnieżną kulkę. Tak powiem. Zobaczę, może w następnym odcinku zaprezentuję wam właśnie tą kulkę. Spróbuję zamiast czegoś wykorzystać, choć nie wiem, czy to będzie dobre. Ale spróbuję. I myślę, czy nie pokazać wam
czy nie wbijać właśnie tej areny szybciej, żeby pokazać wam te Royal Hoxy, bo te karty też są bardzo mocne. I naprawdę opłaca się wbijać tą 10 arenę, bo kozak, naprawdę. Myślę, że już sobie wykończymy tego ziomeczka. Ten ziomeczek akurat był łatwy, nawet powiem. Choć obija mi te wielkie, ale to mi nic nie robi. W ogóle. Możesz na chwilkę przestać strzelać? O Boże, pad, broni się. Ty jeszcze trzyma. No jeszcze trzyma, ziomuś. Mi wystarczy tam dać co. Cholwiek, a on tym hogiem mi te wieże obija, cichutko obija mi te wieże. Patrz na niego. Dobry jest koleś, dobry jest. Ej, ale to mi się już bardzo nie podoba, halo. Profil, bo bardzo mnie to zdziwiło. Hog Mortar. No widać, że bardzo tani deck. Skopiuję sobie jego deck na czwóreczkę. O, i otworzymy sobie Clan Chesta, tak na koniec. Flying Machine. Może być. Nie był taki dobry drop, ale nie był zły. 2-9. Bardzo szybki deck, ale ja uważam, że jest lepszy. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Trzymajcie się i cześć!